Witam wszystkich, 8 dni do walki, 8. Jadę odebrać mój samochód BMW M3 Competition G80. Już jest oklejona, ma podokładane karbony. Zostaw lajka, zostaw suba i pamiętaj, żeby użyć mojego pay-per-view, bo jak nie użyjesz mojego pay-per-view, to ja nic nie będę miał. Nie mam sponsorów, nie mam nic. Pokażcie, że Sergiuszowi raz w życiu się coś należy. Raz, k***wa, raz. No, jeszcze zdemonetyzowali mi właśnie film. Tak nie może być, mam buty z Diora. Dostałem w prezencie. Zadzwonił do mnie Christian Dior i mówi: siema Sergiusz, wysłałem ci coś. Christian Dior. No, ja nie mogę tym gównem jechać. Kto chce tym jechać? Ty chcesz tym jechać? Nie da się tym jechać. Nie wiem, on wydziwia strasznie. Ale z drugiej strony, jak jeździsz autem sportowym i się przesiadasz do normalnego, to się nie dziw, że ono nie ma przyspieszenia. To jest normalne, tak? No, ze sportowego siadasz do byle to jakiego innego mnie prawie auta. Zabiło. Weź. Nawet się poboczem nie da jeździć. Fajna bluza, nie? Krewnek taki. Fajny, nie? Tak. 7 more 7. A to nie jeszcze wiem, kiedy nie ma. Wyjdzie. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie, bo w tej kolekcji też mamy na ciuchach jakieś granaty, jakieś karabiny. No, a niestety Putain to jest taki kretyn, który musiał tutaj dobrym ludziom próbować kiełbaskę w anal włożyć. My się oczywiście na takie rzeczy nie godzimy. Pozdrawiam wszystkich Ukraińców, którzy mnie oglądają. Bardzo was wspieram. Jeszcze czynię ruchy, żebyście... No, żebyście, no to wiesz, tak, to też ciężko powiedzieć, no wiesz, niejako jednostka, na przykład cały nasz naród jest tutaj zjednoczony, Polski, żeby też pomóc braciom ze wschodu, więc jeszcze będziemy tutaj jakieś ruchy czynić. Bardzo nie lubię diesla, ogólnie to brzmi tak troszkę jakby błoto, kurwa, tu było, nie? Takie błoto to jest, nie? Nie, strasznie, diesel jest strasznie obleśny, nie? Nie, naprawdę, to jest mega obleśny. Przecież to brzmi jak 35-letni pedofil gruziński, który pojechał na czeczeńskie 15-letnie kurwy. Nie możemy mieć. I chodzi kurwa w zielonej todze, jak mnich w klasztorze Shaolin. Dzień dobry. Jestem w szoku, bo byłeś przed czasem, bo właśnie dzwoniłem i się szybko uwijaliśmy, bo mówię, że ledwo zdążymy. Kawa, herbata? Nie, coś innego. A ty nie trenujesz? Trenuję. A myślałem, że teraz się trenuję, ale ale schudłeś, fit, jest? No, tak. Chcesz zobaczyć auto? No chcę. Zobaczymy, czy nic nie popsuli. No, to ten. W salonie mi tak nie zrobili, zawsze, bo masz kluczyk i jedź. O! Ty nie, no to... Klasyk, co? No. Tu parę rzeczy chyba wymieniliście. Co dobra, trójeczka, co? Jak? Może być? Może być. Oklejenie dobre, co? Tylko, że opony trochę przypalone. Bo sami sliki założyliśmy, bo się ciepło zrobiło, to się udaliśmy, wiesz. To tak podnoszę, patrzę, zielony. Coś ten splitter nie pasuje. No. Co, w szoku byłeś, że zielony jest? Że coś zrobili nie tak. Nie no, zapraszamy. Podacie ten samochód? No, nie, to jest trójka? Bartuś? Też? Otworzysz tamtą? No. Nie, dobra, ale tak jest. Już Bartuś otwiera. Nie no, stwierdziliśmy, że trójeczkę postawimy 36 porpa. Będzie śmiesznie. A ja się szykuję, żeby kupić E30 M3. E30. No nie mieliśmy E30, mieliśmy E36. No. Bartek jest fanem BMW u nas. To jest ogólnie śliczny samochód, tylko ciężko go wyrwać, bo on ma już trochę lat. I albo są rozklekane. No, albo jest rozklekane, albo. Bo, no. A myślę, że jak taki samochód kupić, potrzymać, to jeszcze będzie więcej wart. To bo tak jest. Bo tak będzie. To ja mam stare auto. Cały czas. Nie wygląda jak na stare. Pewnie nie jeździ jak stare. To się na nakładaliście. Ramka numer 2. Ramka numer 2. To jest chyba ten. To jest chyba ten, no. Nie no, teraz to wygląda.
Wygląda, nie? Musimy twoją tablicę zaraz założyć. Ogólnie te białe to nie jest paski. No, czy srebrne? To jest szczotkowane aluminium. No to szczotkowane aluminium? Tak wiesz, jak dotkniesz, to zobaczysz strukturę. Tak, by taki krawędzi nadaje temu samochodowi. No. To ostatnio pękło. Też fajnie wygląda, nie? To zajebista robota, dzięki. Cieszę się, że no. Się podoba. No. O. Czarny. O nie, no to też, o Jezu, ale to dobrze wygląda teraz. To jest sztosik, prawda? No. Jak jeszcze będę miał te inwenty, gdzie będzie też karbon i myślałem nad progami, czy by nie zrobić. Możemy zrobić z karbonu, jeśli chcesz. No. No i jeszcze trzeba by było ten, z tyłu... Dyfuzor. Dyfuzor, no. A jak odda? No super, wygląda. Kolotkę już widziałem, więc na mnie nie zrobiło takiego ten, bo wysłałeś mi zdjęcie. Za dużo ci wychodzę, tak to Nie, no super wygląda. Jak oceniasz? No ja oceniam na 9,5 na 10, bo jeszcze progi musimy dodać. Ale to ostatnio w ogóle o tym pomyślałem, nie myślałem o tych jak progach. Jakbyś powiedział, to byśmy od razu zrobili. To byśmy zrobili od razu dyfuzor i to, bo jak robiliśmy te karbony do wnętrza, to mogliśmy zrobić, ale wygląda sztos. No. Nie ma słońca. Niko, a ty? Jak fura? Od 0 do 10. Jak ty. Szczerze jest kocur, nie? No. Jest no. Kocur. Dzięki. To też fajnie wygląda. Nie, no to wszystkie elementy stylistyczne, ten cały stylistyczny pakiet dla Szwicera naprawdę sztos wygląda. Ale mam dla ciebie jeszcze jeden mały szczególik. Bo oglądałeś karbonowy element. No. Pozwoliłem sobie dodać coś od siebie, ponieważ to auto jest mega wyjątkowe. Tam taki specjalny emblemacik przygotowany jest specjalnie dla ciebie. O! Mam nadzieję, że ci się spodoba. Równie ze szorstkowanego aluminium. Nie no, totalny sztos. Jeden z jeden. Jeden z jeden. Fajne, nie? No. Jakbym miałem truje, to sam bym sobie tak zrobił. Powiem szczerze, że jechałem kawałek, bo robiliśmy testy. Jakbym miał do wyboru M5, a M3, bo jeździłem teraz M5, bo składamy jeszcze M5 Competition i robimy taki tam stage właśnie na ponad 700 koni. A tam jest odłączany przód? Tak. Okay. To i tak bym wziął M3. Fajnie się jeździ M3. Fajnie się jeździ. Bardzo fajnie się jeździ. Mega, mega fajne auto. No teraz no, mega kozacko, no sztos. Sztos na maksa. Okleina, mam nadzieję, że też się podoba. Nie, no to już ten, to już widziałem. To... Projekt. Wspaniały pomysł. Wiesz, te siódemki na masle to są kozackie z twojego loga, z 7x7. No i takie agresywne się zrobiło, nie? Teraz w tym macie to widać fajnie przytłoczone. Mamy prawie projekt w 100% skończony. Drugi raz demontowaliśmy splitter z przodu. Sergiusz dba, żebyśmy się nie nudzili. Dołożyliśmy w końcu tylną lotkę. Jest mega sztos. I zrobiliśmy całe oklejenie samochodu zgodnie z projektem. I tak naprawdę zostało nam na tą chwilę tylko... Jeszcze możemy dołożyć trochę mocy, jakieś 100 koni. I cały układ wydechowy możemy jeszcze dołożyć, który już mamy na magazynie. I tak naprawdę myślę, że to zrobimy w terminie, kiedy będzie tobie pasowało już po walkach. Dobra, tak więc to by było na tyle. Jeśli chcecie sobie zrobić w fajny sposób samochód, to możecie dzwonić do Patryka. Link oczywiście w opisie. Zostaw lajka, suba i jedziemy. On ma tu wyjście? O. Pożar catering tu stoi na tym. Pożar catering? Jeszcze nawet nie wziął, hop. O 14? Jo, jest grubo. Plecy mnie bolą. Robić się nie chce. Robić się nie chce, a nie plecy mnie bolą. Śpi do 15. No, śpi do... Obudziłem go, na bank obudziłem. Mówi, no muszę spodnie założyć, coś tam. Fajnie, nie? Tu coś się stało. Gdzie? Tu. Ale opony to już są takie do wymiany. No to akurat dałka, to takie musisz zrobić, nie? To jest ważne, tu jest przednia ośka. Bo faktycznie ty. To jest ołka. Balona także, masz. Także wiesz. Druty ci od środka poszły. Sorry, że przy tym, co jest fajne, takie coś zauważyłem, ale to jest moje zboczenie zawodowe, nie? Ja szukam w ładności, w piękności przy autach właśnie tego. A nie, no to chwilę jeszcze pojedziemy tym, nie? Tak, tylko że to już jest... No tu już jest bojla, popatrz, widzisz? Tu już jest pęknięta, nie? Ona jest dobita, przeczaśnięta, nie?
Dotknij się paznokciem. Tu paznokciem, w drugą stronę sobie właśnie. Weź się w drugą stronę paznokieć. Jakbyś się troszeczkę wyżej. Troszeczkę wyżej. Tam jest strzelona, będziesz ją czuł. To nie jest wiele, wiesz? Siemano! Ale w ogóle. Dziękuję. Ej, ciepło jest, ja zostawię. Ty miałeś rację. No stał dopiero, pożar catering stoi. Ej, serio, wstałem, ale... Słuchajcie, widzowie, będę czytał komentarze. Czekaj, będę czytał komentarze. Nie, ja nie piję. Było ruchane. A, zaręczyny. Pytanie do widzów. Leżę 10 godzin, śpię dwie. Co mam, kurwa, zrobić? Nie pomaga. Hydroksyzina, melatonina, CBD, kurwa, już mi nic nie pomaga. Napiszcie w komentarzu. THC. A ja się boję, że jak zrobię jednego macha... Malboro wjeżdżałem na HT z powrotem. Ujedziemy tym do Warszawy i wrócimy? On się na Riu zmienił. No ta. Chudy Riu ma. No hop, jakbyś zobaczył, jakby bluzy wyglądał. Wiesz, kiedy miałeś? Jak słuchaliśmy Popka na tym, na regatach. Ty, on schudł normalnie, wygląda jak człowiek. Nie, no, do domu dojedziemy chyba. 90 na godzinę i to się będzie jeszcze toczyć, nie? Ale auka tu znalazłem, to jest moje zboczenie zawodowe. Ty, no? Nie, no to jadę do domu, nie? Leko. Gdzieś opomnę, jak ja mam ten węcz, to poznałem. Dobra, w końcu ktoś to mówi moim językiem. Tak. Ale będziesz musiał to wymienić. Tak. Ej, no jest fajne, nie? Kurka woda, no bezpieczeństwo to jest numer jeden. Ej. Co, pęknie ta opona kiedyś? Jebnę. Ona już jest strzelona, jest dość przecięta. No nie, no nie jebnie mu dzisiaj, no jak mu jebnie dzisiaj? Skąd wiesz, że tu dzisiaj jebnie? Tam goda do ciebie? Ej. Dobrze. Ten bok to jest chuj. Ten ryj wygląda, kurwa. Tak to oddaję. Tu zobacz, pan. A tu zobacz. A dotknij tu paznokcie. Ja to jest przeciśnięta guma. Tu i se dotknij. Popchnij se paznokcie. A od kogo masz te papcie? No to były z salonu na takich wyjazd, to są letnie. I oni z salonu ci takie dali? Ten samochód ma już 8 miesięcy. I teraz nic się nie stanie, jak się nie wpierdolisz akurat tym miejscem w dziurę. A jak znamy twoje dokonania na trasach, to ty lubisz co? Właśnie do obroty. Twoje samochody. Jeszcze, jak tu coś wstawisz, to ja się będziesz miał tutaj problem, potężne problemy na rynku pracy, no. Ale nie, jeśli chodzi o takie rzeczy, to jestem przekonany z twoim pechem, że jak będzie dziura, to akurat wjedziesz centralnie tym na rant. I faktycznie może być pizza. Ty, geniu, nie, bo ja z daleka, wiesz, mi się dopiero kolory się ładują w głowie. I ja nie wiedziałem, że jest tak źle. Ale ona jest teraz ładna, w chuj. Tak jak mi się, kurwa, bobry nie podobają. Wiesz, co zmieniło całe wszystko? Wszystko? Już nawet nie chodzi o to. Ten biały 707. Że tak zmienia to. Ale to nie jest białe. To jest aluminium. Kolory mi się. To jest aluminium szczotkowane. Na moje pani białe. Basia siedziała jeszcze... i szczotkowała aluminium. Kto stał? Pani Basia szczotkowała pani aluminium. Bo to jest szczotkowane aluminium. To coś to musiałby szczotkować. Kurwa! No, nie lubię bobrów, ale ten jest ładny. Nie no, chuj ładnie wygląda. A ty kiedy jedziesz do domu? No ja muszę do Warszawy jechać. Czy on zaraz chcesz moim jechać? No, nie chcę. No, ale w razie W, jakbyś miał się zabić, że ty unboxalowi jeszcze musisz zajebać w kolano, w drugie kolano i w trzecie, kurwa. Tak, żeby jak będzie następny raz robił unboxing, to ma zrobić go tak. On nie wie lepiej niż tak, to nie lepiej. Nie, nic go musisz zajebać. Nie, on go zajebać. Widzisz, jak chodzi nitro na worku, jak chodzi tamten? No chyba, że tamten udaje, wiesz. Dwa, że ty nitro jesteś jego życiową szansą. Cześć, to, że jesteś drabiną? Teraz taką śmiga drabiną? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. August Pizgasz to nie. Przecież on chyba pomyślał, że on jest sportowcem, nie wrzuca nic do sieci i on nie wykorzystał main eventu. A to nie oglądam. Tydzień po evencie było... Będzie... No ale tak wygra. Nie ma gościa. On do mnie w ogóle... Miałeś szansę? Zjebałeś. Zobacz, kurwa, tak. Aha, nic jak rapowi, zapomniałem, że jesteś kurwa bogaty teraz. A Lotka też oddaje. Ja myślę, że będziesz miał tą taką kiedyś pokazywać jakieś takie gówno dotąd. Nie, to po siwy krzyku tak samochód popsuł. Ej, na którym zamku musisz być? Na 18.45. W sumie my tam powinniśmy być wcześniej, ale to już chyba... Nie ma tego z Bogzalem dzisiaj. Nie ma? Nie ma. A tego? Aha. Nie, bo my przedtem mieliśmy trening taki zrobić, bo on robi trenuj z Krzychem, ale fight coś tam z Bogzalem. Bo jestem w jego teamie. To jeszcze jesteś czy już nie?
No jestem też w medykach rozpadu. No nie płacą. To płaćcie. A wiem, ile macie pieniędzy. No to tu papura dał, jeden of jeden. Jest plakietka specjalna. Tego nie widziałeś. A to jeszcze są fotele. Co to jest? No wejdźcie, zobacz co. A jeden of jeden? O, no a taka prawda, no takiej nie widziałem nigdy, no faktycznie. Dzisiaj 100% jest flex po środzie, pomidora takiego jebne. Będę jeździł tak, 13 na godzinę. Bo im masz lepszy samochód i mniej osób go ma, jeździsz wolniej. Jakbym miał jakiegoś żuka, to bym zapierdał ze 120 po środzie. Uzmysłowiłem, że tak, jak to jebnie, to zniszczy tydzień Jasiowi, zniszczy sobie super auto, nie będzie miał walki, nie będzie Cage'a, zawiedzie Boxdela, a nikt nie chce zawieźć Boxdela. Także ten argument go przekonał i Nitro stwierdził, no nic, zostawiam auto, zamówił sobie dwie nowe opony na dwa tygodnie, jebać biedę, cały czas jest kurwa kultywowane. Bo niedługo zmienia sobie felgi. No ma pecha w chuj. Ale to się stało za dwa tygodnie, to pewnie by nawet tego nie odczuł, schowałby te felgi do szopy i dopiero na przyszłą zimę by zamieniał oponki. A z racji tego, że jebło teraz przed wyjazdem, to biedak musi wypierdolić chyba z dwa koła na opony. Jechał sobie jakiś pan, nie mówię, że Nitro. Nitro jeździ bardzo dobrze. Jechał sobie jakiś pan, była dziura i stwierdził, chuj, wjadę na pełnej kurwie. Wjechał w dziurę, odbiło tutaj oponę i jej się pękło. I włókno się rozszczelniło i teraz tak. Są dwie opcje. Albo Nitro pojedzie 100 na godzinę autostradą do Warszawy i nic się nie stanie, albo Nitro weźmie jedną z 1200 sztuk na cały świat. Ja obstawiam, że jest 1000. Reszta na... Ja pisałem, że jest 220. No bo one tak jakoś... Mam nadzieję, że będzie 220 jak wrócisz. Ja widziałem. Nadal. Ja widziałem takich parę owiniętych wokół słupa. Bo ludzie bogaci kupują te auta, jeżdżą tam na Nürburgringu i owijają je wokół słupa. Jakbym dwójką umiesz jeździć, to tym też będziesz umiał jeździć. Ale tu za stary jesteś na tym samochodzie. Czemu? Jak go rozjebiemy, to nic się nie stanie. I to jest pierwszy moment, kiedy zaczyna się... Bo ja tak, no weź mój, my chuj z tym, to i tak nie jeżdżę. I teraz zacząłem się zastanawiać, czy dobrze zrobiłem. Ile a może było? Chcesz szarana? Jeszcze w ogóle mu zaproponowałem X-a, to on udawał, że jakby tego nie słyszał. X i tak już, LKC i Defensis, człowiek gdzieś się odbił. Mówię, drugi raz zaproponowałem, może nie słyszał. To może jakby była mocniejsza wersja. No to jak w końcu mi przywiozą, to będę... Ja to... nigdy takim nie jeździłem, więc się boję. Nie no, jak się boisz, możesz jechać jeszcze z nami, jedną nie? Jedną rzecz Litrowi powiedziałem. Nie może tego samochodu dostać Boxdel pod łapę. Bo on ma kurwę na M-ki. On ma, jak on to dostanie, to na tym parkingu, co to stało, nie ma po zbruku. On się do piekła doorał. Nie może. I... Nie, opony to i tak są jakieś słabe. Nie ma w ogóle. A. Nie, właśnie są. Co? A nie. On mówi, żeby coś tu czasem nie robić, jak tu jest łysa opona, ej. Na slikach jedziemy. No powiem mu tak, dobrze, wyciągnąłem ją po zimówce, po zimie, zjadłem 3 nim mesile i mówię tak, no, jak jej w kurwę dałem, no to... Jedziemy, Jasiu. Jedźcie w chuj. Do widzenia wszystkim, widzimy się jutro, zobaczycie jak nam poszło. Ty kurwa nie.